nim dzisiaj. Aby walczyć, aby się modlić. To fight and pray. Aby się wstawiać. To intercess. I to jest wojna. And this is a battle. I my jesteśmy częścią tej bitwy. And we are part of. I dlatego czasami, kiedy przychodzi zmęczenie. And sometimes when the when we have no strength. Kiedy jesteśmy zmęczeni. When we are tired. Nasze ciała są zmęczone. Our bodies are weak. Ale nasze dusze i nasze duchy chcą się modlić cały czas wstawać. But our souls and our spirit want to pray and then says. Dzisiaj zmęczony. And if you are tired today, to chcę, żeby był zachęcony. So I want you to be encouraged. Dlatego, że będziesz uśmiercał dzisiaj swoje ciało. Because you are going to put to the on the cross your body. I ożywiał swojego ducha w modlitwie. And make your spirit to be alive in the prayer. Tak samo jak uczniowie w Getsemani. The same like disciples in Getsemani. They were tired. I chcieli spać. And they wanted to sleep. Pan przychodził, but budził ich. Jesus was coming and waking him, them up. I cieszę się, że my jesteśmy częścią tej bitwy. And I'm glad that we are part of this battle. A jeszcze wspanialsze jest to. And even more wonderful thing is. Że jesteśmy skazani. That we are destined. Na zwycięstwo. To win. Dlatego, to be Pan Jezus tak się rozwyciężył tę bitwę. Because Jesus on the cross, he overcome. To jest bardzo. I to, co my musimy zrobić, to wsiąść to. And what we have to do, just zaakceptować. Accept it. I powiedzieć naszemu wrogowi, aby usłyszał. And say to our enemy that he can hear us. Over to you, Brother Michel. Amen. Father, we thank you. We give you glory, praise, and honor and adoration tonight. Thank you for your faithfulness, your loving kindness, your gentleness. Thank you for your love that is so much poured upon us. In the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth, we come tonight to submit our spirit, our soul, our bodies unto you, Lord God, maker of the heavens and the earth, the great I am that I am, the waymaker, the God of the impossible. We bow unto you, creator of the heavens and the earth. Lord, we ask that in the name of Jesus Christ, you will pour your spirit upon us. Amen. In the name of Jesus Christ, that we will be empowered in our mind. We will be empowered in our souls, in our bodies, O Lord God. And that your name will be exalted, your name will be magnified, your name will be glorified. Lord, we ask in the name of Jesus Christ. Bikao Shemda Basekayamaru. Mande Yono Sunto Ramakayetesia. Bikrako Sunto Ramakande Leoshaya. That your name alone will be glorified tonight. Your name will be exalted. Your name will be magnified. Help us, O Lord. Help us, O Lord. For there is the help of man. We cannot rely on men. Lord, we put our trust on you, O God. As the eyes of the servant look unto the master, so our eyes look unto you, O God. Maker of the heavens and the earth, eternal God of ages, ancient of days, beginning and the end. Lord, we glorify your mighty name. Lord, we give you praise and honor and adoration. Thank you, Father, for your love. Thank you for your blessings. Thank you for your help tonight. Thank you for that which you are about to do in this place, O Lord God, as we worship and glorify your mighty name. Thank you, ancient of days. Be glorified in the name of Jesus Christ. Be glorified in our lives. Be glorified in this assembly. Be glorified in the life of the men and the women in this assembly. Be glorified in this place. Show forth your strength. Show forth your power. Show forth your character. Reveal your glory in this place. Let lives be transformed and changed to the praise and the glory of your mighty name. In Jesus' name we pray. Amen. Tonight, before we get to the prayer point, dzisiaj, panie, przejdziemy do punktów modlitwy. We will take our study from the book of Ezekiel, chapter number 1. Będziemy studiować fragment z Ezechiela, pierwszego rozdziału. Ezekiel, chapter number 1. Ezechiel 1.
And we will read from about verses 1 to 4 or 3. From verses 1. I będziemy czytali od wersetu pierwszego. In the book of Ezekiel, chapter number 1, we will find 4 significant prophetic events that help Ezekiel to attain to his destiny. W tym fragmencie Ezechiela przeczytamy o 4 proroczych takich wskazówkach, które musiał wypełnić Ezechiel, żeby dojść do swojego przeznaczenia. And these are principles and experiences that each individual, the church, the congregation, family need to experience if they are going to be moved into fulfilling their destiny. I te punkty, te zasady są po to, że każda rodzina, każda osoba, która chodzi do kościoła, każdy z nas musi przejść przez nie, żeby wypełniło się to, co Bóg ma dla nas. So these are, you know, experiences or principles that needs to happen to every individual to be able to set them on a course to fulfill God's purpose. Więc to są takie doświadczenia i rzeczy, przez które każdy z nas musi przejść, żebyśmy zrozumieli i mogli mieć wypełniony ten cel, do którego Bóg nas powołał. In the book of Ezekiel, chapter number 1, verse 1, it says, now it came to pass in the 13th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Sherer, that the heavens were opened. I czytamy od wersetu pierwszego w pierwszej księdze Ezechiela, pierwszym rozdziale. W 30 roku, w 4 miesiącu, 5 dnia tego miesiąca, gdy byłem wśród wyglańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. Tutaj jest zaznaczone, że i to jest zaznaczone, że niebo były otwarte, otworzyły się niebiosa. We need to, understand and we need to pray that the heavens over our lives be opened. Musimy się modlić i musimy sobie zdawać sprawę z tego, musimy pragnąć tego do naszego życia, aby niebo nad naszym życiem było otwarte. If the heavens over our lives not opened, we walk around in circles. Jeżeli to niebo się nie otworzy nad naszym życiem, my po prostu kręcimy się w kółko. When the heavens is not open, you will not have the rain come down. Jeżeli niebo nie będzie otwarte, to Królestwo Boże nie przyjdzie. And that panowanie nie przyjdzie. Blessings in our lives. I to panowanie oznacza błogosławieństwo w naszym życiu. It's possible to live without the rain of heaven upon our lives. To jest możliwe, że możemy żyć życiem bez panowania niebieskiego Królestwa Bożego w naszym życiu. To walk under closed heavens is to walk under a curse and limitation. Chodzenie przy zamkniętym niebie to jest tak, jakbyśmy chodzili pod klątwą i w ograniczeniu. In subsequent life, maybe by next Thursday, we will be able to look and understand the movement in the heavens. Na którymś z następnych sesji, może to już będzie na tydzień, w czwartek będziemy mówili o ruchach, jakie są w niebie. Because the Bible talks about us not wrestling against flesh and blood, but against principalities and powers in the heavenly places. Ponieważ Biblia nam mówi, że nie walczymy z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, które się znajdują w okręgach niebieskich. If you read the book of Daniel, chapter number 19, you will find out that, when Daniel started praying, the Bible says God answered his prayers. Jeżeli znacie Biblię i czytaliście Księgę Daniela w 9, 10 rozdziale, tam czytamy, że Daniel się modlił i Bóg usłyszał i odpowiedział na jego modlitwę. So as believers, we need to understand and let it be settled in our heart that the problem is not with God. I jako wierzący ludzie musimy mieć tą pewność, że kiedy się modlimy, to Bóg nas słyszy i że jeżeli nie ma odpowiedzi, to na pewno problemem nie jest Bóg. The ultimate price has been paid. It is finished. Cena za nas została zapłacona, to się wykonało. Whatever God needed to do for mankind has been done and completed. Cokolwiek Bóg mógł zrobić dla ludzkości, dla ludzi, zostało wykonane i jest zakończone. Healing has been done and completed. Uzdrowienie przyszło i się wykonało.
Whatever level of blessing and the things you anticipate God should do is already been done. Że jakiekolwiek błogosławieństwo, jakiego byś oczekiwał od Boga, żeby ci przyniósł, on to już dał. That brings us to two levels or two types of prayers. Więc to nas przenosi teraz do dwóch rodzajów jakby modlitwy. The prayers we pray to God should be thanksgiving, appreciation. Po pierwsze, modlitwa, jaką przynosimy przed Bogiem, powinna być dziękczynienie, docenienie tego, co robi. But if you pray to ask God, come and heal, come and deliver, it's not effective because it's already been done. Ale kiedy się modlimy, Boże, przyjdź, proszę, uzdrów, proszę, uwolnij, to ta modlitwa nie jest efektywna, ponieważ to już się wydarzyło, to się już stało. So we need to bring our mentality to understand that if it is not happening, it is not because of God. Więc musimy dojść do takiego zrozumienia i poznania Boga, że jeżeli coś się nie dzieje w naszym życiu, to na pewno to nie jest z winy Boga. But that between the throne room of God and us, there are powers that have the capacity to stop it from happening. Ponieważ między Bogiem a nami są okręgi niebieskie i tam są siły, które mają tę możliwość, żeby się nie wydarzyło to, o co się modliło. Whether it is salvation for our family, like we prayed the last time. Może to jest zbawienie dla naszych rodzin, o co się modliliśmy ostatnio. A może to jest uzdrowienie dla naszego ciała, o co się cały czas modlimy. Cokolwiek jest naszą potrzebą, z czego potrzebujemy, to zostało już zrobione i wykonane. The book of Daniel paints us a picture. He said, Daniel, from the very first time you started praying, God heard and answered. W księdze Daniela mamy tutaj bardzo dobrze to zobrazowane, bo jest powiedziane, że Bóg powiedział Danielu, w pierwszej minucie, kiedy się modliłeś, ja cię usłyszałem i wysłałem odpowiedź. What is said about the prince of Persia, which stood, stopped the angel of the answer from meeting Daniel. Ale książę Persji zatrzymał tego anioła, który miał dla ciebie odpowiedź i z nim walczył. But because Daniel was persistent in prayer, ponieważ Daniel był taki nieustępliwy w modlitwie. After 21 days, because of the persistence in prayer, now Michael had to come down to fight and defeat the prince of Persia to be the answer. I ponieważ on cały czas taki był nachalny w tej modlitwie, anioł Michał musiał przyjść i zwalczyć tego króla Persji, żeby ta odpowiedź trafiła do Daniela. And that gives us a further understanding of the dynamics of answered prayers. I to nam pokazuje sposób zrozumienia dynamiki tego, jak w jaki sposób nasze modlitwy są wysłuchiwane. So that when we pray, we need to understand what is going on. Więc kiedy się modlimy, musimy sobie zdawać sprawę, co się dzieje. Let me break it down in another dimension. The Bible teaches that every believer is assigned at least an angel. Spróbuję wam przenieść to jakby z innego punktu widzenia. Biblia nam mówi, że każdy święty ma co najmniej jednego anioła. Every believer has, the Bible says, I'm not. That are the angels, not ministering spirits, sent to minister to serve the saints. Biblia nam mówi w liście do Hebrajczyków, że aniołowie są posłani, aby nam usługiwali. We all have an angel. Każdy z nas ma anioła. Anioła, który jest do ciebie przypisany. It was so clear in the early church that when Peter was locked up. I to czytamy, że w pierwszym kościele, kiedy Piotr był zamknięty w celi, to dlatego właśnie to nam pokazuje, dlaczego Kościół musi się modlić. When you look at that incident in the book of Acts, I think chapter 12 or so, but you know the story. When you look at the incident, kiedy patrzysz na to wydarzenie, które jest opisane w Dziejach Apostolskich, and the Bible said Herod killed James. Biblia nam mówi, że Herod zabił Jakuba. He took James and killed him. Tak, Herod zabił, wziął Jakuba i go zabił. Tak, i go zabił. Yeah. And James, what was the attitude? I zgadnijcie, jaka była postawa. I think the attitude was, James. That is the will of God for him. Pewnie była taka postawa, tak,
szkoda nam go. Taka to nie była Boża wola. To wyglądało, jakby to był tego Jakuba problem. In that book, Acts chapter 12, but the Bible says when Herod saw that the people said yes, yes, the people were excited. I czytamy dalej w tej historii, że Herod, kiedy zobaczył, że ludzie byli podekscytowani, że zabili tego człowieka, złapał Piotra i też go zrzucił do więzienia. With intention to kill him too. Z intencją, żeby też go zabić. John, because it was Easter period. Ponieważ to był okres Wielkanocy, so said, okay, after Easter. To powiedział, dobra, po święcie. Then the church realized that this was not James' problem. I wtedy Kościół sobie zdał sprawę, że to nie był tylko problem Jakuba. In that book, Acts chapter 12, and the church prayed without ceasing, non-stop. I czytamy tam w Dziejach Apostolskich, chyba rozdział 12, że Kościół zaczął się modlić i się modlił non-stop, bez przestanku. I Biblia nam mówi, że przez to, że Kościół się modlił, anioł wstąpił do więzienia do Piotra. Chcę, żebyście zrozumieli to, że każdy z was ma anioła. I to była ta wiara w pierwszym kościele. So the angel went to prison, opened the door, and let us out. Więc anioł przyszedł do więzienia, otworzył drzwi, wyciągnął Piotra i wyszedł. And Peter is at the door knocking. I Piotr stanął przy drzwiach i pukał. And a young girl 12 years he said to go and check who's knocking. I wysłali 12-letnią dziewczynkę, zobacz, kto tu tam puka. Because men are afraid. Ponieważ byli przerażeni, ale się modlili. I ona wróciła i powiedziała, myślę, że to jest Piotr. Oni powiedzieli nie. Jestem przekonana, że to Piotr, bo to uznaje jego głosie. Oni powiedzieli, a to pewnie jest jego anioł. To nie mógł być Piotr, ale pewnie jego Piotra anioł. So I just wanted to go that way to prove to you that each of you have an angel. To w ten sposób chcę wam po prostu udowodnić, że każdy z was ma anioła. But the problem with your angel is that he's suffering from ale problem z waszym aniołem polega na tym, że on malnutrition, lack of food. Wasz, jest anemikiem, ponieważ nie jest tak chodzi wasz anioł. Because the food for the angel is prayer. Ponieważ posiłkiem dla anioła jest wasza modlitwa. What angel is prayer. Żeby to, co porusza tego anioła, co sprawia, so że jego jest modlitwa. When we are prayerless, the angel of the church is suffering from malnutrition. Dlatego, jeżeli Kościół się nie modli, to anioł naszego Kościoła po prostu jest bardzo słaby i ma anemię. A praying church, the angels are active. A aniołowie w Kościele, którzy się modli, są aktywni, działający. So the prayer was too much. Więc modlitwa była za dużo. Przeczytajcie Biblię. Ta modlitwa, którą oni się modlili, ten kościół się modlił, było za dużo dla tego. That Peter angel went physically to the prison. Że fizycznie anioł Piotra poszedł do więzienia. Wszedł do tego więzienia, złapał Piotra za rękę i go wyciągnął i zaprowadził do tego domu. It's not Bible story. That is the God that we serve. To nie jest tylko historia w Biblii, ale to jest Bóg, któremu służymy. On jest taki sam wczoraj, dzisiaj, będzie na zawsze. To jest wszystko w twoim mózgu, w twoim umyśle, na co jesteś nastawiony, jak ograniczasz Boga. Ta historia mnie ekscytuje. Ponieważ ten anioł Piotra był jakby przedawkowany tą modlitwą kościoła. On nie poszedł z powrotem do nieba, chodził w kółko. I Biblia nam mówi, przez pomyłkę, Herod wanted
to make a public address. Chciał się pochwalić, znaczy przemawiać do ludzi, pokazać przed ludźmi. I stanął przed ludźmi. And people said, yes, yes. I ludzie krzyczeli, tak, tak. It's the voice of God. To jest głos Boży. I anioł, który przyszedł do Piotra, po prostu zabił go w jednym momencie. That is the power of prayer. To jest moc modlitwy. When your angel is active. Kiedy twój anioł jest działający, i nie rozumiesz, dlaczego niektóre rzeczy dzieją się w życiu innych ludzi, ale nie dzieją się u ciebie. Wiesz, że Bóg cię po prostu ochrania. Ale to, czy z czego sobie nie zdajesz sprawy, to ten anioł, twój anioł. Więc kiedy się modlimy, w księdze Daniela, czytamy, że w rozdziale 9:10, że Daniel się dalej modlił i siły wsparcia, wsparcie było wysłane. Modlitwa sprawiła, że anioł Michał zszedł i walczył. Kiedy Kościół się modli, niebo się otwiera. I rzeczy niemożliwe i cudowne zaczynają się dziać. Bóg jest taki sam wczoraj. Służymy temu samemu Bogu. On się nie zmienia. Jeżeli zrobił to kiedyś, może robić też dzisiaj. Ale on potrzebuje ludzi, którzy będą potrzebowali Boga, będą się modlili i będą stali w tym wyłonie. Pustka będzie zbawiona, ludzie zostaną w swoim mieszkaniu i pełnią to miejsce. Jeżeli moc tego, co tam stoi nad pustką, zostanie złamana i niebo będzie otwarte, ludzie zaczną myśleć o Bogu w niedzielę rano. I będą musieli już iść do Boga, do Kościoła. Zbawienie będzie realne. Potrzebujemy Kościoła modlitwy, który będzie się modlił do czasu, aż się niebo otworzy. I te działania aniołów pośród ludzi zaczną być realne. To jest krok numer jeden dla każdego z nas, jako Kościół. Powiedz, Panie, niech niebo się zostanie otwarte. Bo jak się niebo otworzy, to będzie tak, jak czytamy o Jakubie, że on widział niebo otwarte i drabiny, po której chodzą aniołowie w górę i w dół. Kościół jest najpotężniejszą jednostką na ziemi. I zawsze był. Kościół Jezusa Chrystusa. Ja zbuduję swój Kościół, a prawa piekielne go nie przemogą. Czy będziemy wierzyć, czy będziemy stali na Słowie Bożym? I tutaj czytamy, że niebo było otwarte. I co się stało? I czytamy, że następny punkt, że miał widzenie Boże. Wczoraj wypuściłem moją kolejną książkę. The power of vision. Moc wizji. The key to elevation. Klucze do wzrostu. Do zniesienia. What you see, to co widzisz, is what you will believe. To będzie to, w co uwierzysz. Vision will open your eyes to the will and the plan of God. Wizja otworzy twoje oczy do planu i do woli Bożej. Every time God must take somebody from here to the next level, God must open the person's eyes. Za każdym razem, kiedy Bóg chce, aby osoba przeszła z jednego punktu do drugiego, musi otworzyć ich oczy w wizji. W księdze Jeremiasza Bóg mówi do Jeremiasza, zanim cię uformowałem w łonie matki, znałem cię.
stworzyłem cię, abyś był prorokiem dla narodów. A Jeremiasz powiedział: Boże, do kogo ty mówisz? Jestem dzieckiem. Ja nie mogę mówić. Which is our natural position. To jest nasza taka naturalna pozycja. Nie jestem wykształcony. I don't have this. Ani mam tego. I don't have that. A nie mam tamtego. I cannot this. Nie mogę tam tego. That is, you know, you see the nature of human beings. We focus on what we don't have. To jest taka natura ludzka, że my się skupiamy na tym, czego nie mamy. How many of you ever open your wardrobe and find out that, oh, I have this one, I didn't even know. Kto z was myśli, o, mam to zrobić, o, ja mam to, ja mam. Because we don't focus on what we have. Bo problem polega na tym, że nie skupiamy się na tym, co mamy, ale na tym, czego nie mamy. So Jeremiah said, call my only child. Więc Jeremiasz mówi: Boże, jestem tylko dzieckiem. Nie mogę tego zrobić. And God said, Jeremiah. I Bóg mówi: o Jeremiaszu. Change your position. Zmień swoją pozycję. Come and stand in it. Idź i stań w tym miejscu. The Bible says in verse 19, Jeremiah, see. I tam czytamy chyba na rozdział 19. I have made you, you know, a prophet to everyone. Jeremiah saw himself the way God sees him. I on stał w innym miejscu i zobaczył: Boże, ja widzę. I kiedy Jeremiasz zobaczył siebie oczami takimi, jak Bóg go widział, he fulfilled his place. Wypełnił swoją służbę. God must open your eyes. Bóg musi otworzyć ci oczy. To see the vision. Żebyś zobaczył wizję, czyli cel, dla którego zostałeś stworzony. Jeżeli kiedy znasz swój cel, to sprawia, że wielką różnicę. I ta różnica cię wyróżnia spośród innych ludzi. Mojżesz. Bóg stworzył Mojżesza, aby był wybawcą. What happened? Co się stało? The guy is in the wilderness for 40 years. Przebywa przez 40 lat na pustkowiu. He's a murderer. Jest mordercą. He's an escapee. Jest uciekinierem. The Egyptian newspapers said Moses wanted dead or alive. W gazecie w Egipcie jest napisane: Mojżesz poszukiwany, żeby lub martwy. The guy went. I on uciekł. After 40 years, God appears to Moses in a fire. Po 40 latach Bóg ukazuje się Mojżeszowi w ogniu. And said, Moses, you know what? You are to go and deliver your people. I Bóg mówi do niego: Mojżesz, wiesz co? Idziesz i wybawisz twoich ludzi. A Mojżesz odpowiedział: widziałem ten ogień. To było dziwne. Did you see my CV? Czy widziałeś moje CV? Jestem mordercą. No, szukają mnie w Egipcie. Uciekłem, żyję tutaj. I ty chcesz, żebym ja wrócił teraz z powrotem do Egiptu? Boże, proszę cię, bądź poważny. I najważniejsze, co Mojżesz powiedział: ty chcesz, żebym ja poszedł i mówił? Zanim wypowiem jakiekolwiek słowo, to minie 5 minut. Czyli jestem mówcą, spójrz na mnie. Popełniasz błąd. Jak wiele razy widzisz siebie rozdwojonego? W drugiej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 7, wersecie 1. Bóg mówi: Mojżeszu, chodź. Chcę ci pokazać. Chodź i zobacz, stań tutaj. Zobacz na tego Mojżesza. Ja sprawiłem, że jesteś Bogiem na Faraona. Mojżesz to zobaczył. Jesteś Bogiem na Faraona. I kiedy Mojżesz złapał tę wizję, poszedł do Egiptu, rozwalił całą armię i wszystkich bogów w Egipcie i wyzwolił ludzi. To jest wizja Boża. Więc niech niebo będzie otwarte.
niech niebo będzie otwarte, aby zobaczył wizję dla Twojego życia. To jest źródło mocy w Twoim życiu. Kiedy to zobaczysz, to zmieni Twoje życie. Będziesz szedł w tym celu. Będziesz szedł w mocy. Nikt Cię nie będzie mógł zatrzymać. Wizja Boża. To jest numer dwa z punktu In the fifth day of the month, which was the fifth day of King Joseph's captivity, the word of the Lord came expressly unto me. 5 dnia tego miesiąca, to był 5 rok od uprowadzenia króla Joachima do niewoli, doszło słowo Pana Ezechiela. You need to hear God speak to you. Musisz usłyszeć, jak to Cię mówi. Boże Słowo to jest specyficzne, szczególne Słowo dla Ciebie. The word of God is important. Słowo Boże jest bardzo ważne. God speak to me. Boże, mów do mnie. I need to hear your voice. Chcę usłyszeć Twój głos. And when you come to church, you want God to speak to you. I kiedy przychodzisz do kościoła, chciej. Whatever it means, that God speak to me as a person. Chciej usłyszeć głos Boży. Powiedz, Boże, ja chcę usłyszeć Twój głos. Ponieważ kiedy słyszysz Boga, to robi różnicę. Księga Jozuego, rozdział 6. And God said to Joshua, see. I Bóg powiedział do Jozuego, zobacz. Dam Ci Jericho i całą tą ziemię. Takie szczególne słowo. Wizja. Zobacz. Zobacz, dałem Ci Jericho. I zaraz potem była instrukcja dana. Idź i chodź dookoła. Kiedy słyszysz Słowo Boże, głos Boża, Boży i widzisz Jego wizję i jesteś posłuszny Bogu, to rzeczy supernaturalne stają się codziennością. Tak? Będzie to wyglądało, że jesteś potężną osobą, chociaż nie jesteś. Jesteś po prostu kimś, kto słyszy Boga i jest Jemu posłuszny. Eliasz był takim zwykłym człowiekiem. Ale zamknął niebo. Schował klucz do swojej kieszeni. To tak naprawdę nie był Eliasz. Kiedy czytasz Biblię, zrozumiesz, to zrozumiesz, bo Biblia mówi, że jeśli uwielbiasz Boga, ja zamknę niebo. So Elijah, więc Eliasz powiedział do Achaba, przed Bogiem, któremu służę, przed którym stoję. Słyszałem, co się stało. Przyniosę Ci instrukcję z Królestwo, wola Boża taka, nie wie, taka ziemia, jak się stanie. I zamknął niebo, ponieważ to było w stylu Boga. I ostatni nasz punkt modlitwy. And the hand of the Lord was upon him. The last verse. Koniec wersetu trzeciego. A ręka Pana spoczęła na nim. God's hand needs to be upon your life. Ręka Boża musi być nad Twoim życiem. God's hand is upon your life. Kiedy Boża ręka jest nad Twoim życiem, nic, żadna moc się nie powstrzyma. Żaden z dymon przy tobie się nie wstrzyma. Nie stanie. The enemy cannot withstand. Jeżeli masz rękę Bożą nad swoim życiem, wróg nie może cię pokonać. Wstańmy na nasze stopy, na nogi, starczy się. Powiedz, Ojcze, w imieniu Jezusa. Przychodzę przez krew Jezusa. Dzisiaj poddaję mojego ducha. Poddaję moją duszę. Poddaję moje ciało. Ojcze, się modlę w imieniu Jezusa, że niebo się otworzy nad moim życiem dzisiejszego wieczoru. W imieniu Jezusa, że cokolwiek było odpowiedzialne
bo za niebo nad moim życiem. I że sprawiało, że było zamknięte. Dzisiejszego wieczoru. Przez moc, która jest w imieniu Jezusa. Przez moc, która jest w krwi Jezusa. Mówię do nieba nad moim życiem. Otwórz się. Otwórz się. W imieniu Jezusa. Niech niebiosa nad moją rodziną. Niech niebiosa nad moją rodziną. Niech niebo nad moim życiem. Zostanie otwarte do imienia Jezusa Chrystusa. Otwórz to. We pray for every family.
Kościoła zostało otwarte w imieniu Jezusa. Zniszczy swój głos w Boże. Run that kind of
prayer. When trouble shall come, find that in the name of Jesus, that the eyes of your understanding will be open to God as a people, as a church, as a family. Open our eyes to see your purposes, to understand your plan, to understand your will concerning us, Lord, in the name of Jesus. Father, we pray tonight, O Lord, that the eyes of our understanding in the family will be open. In the name of Jesus, that we will see and we will embrace the purposes of God concerning us as a church. We will see and embrace your will for us as a church, as a man, as women in this assembly. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. Open our eyes. We want to see it. We want to see it in the way you see it. We want to understand the way you understand. We want to walk in your goodness. In the name of Jesus Christ, Spirit of the living God, lay help upon us, O God. Lay help upon us. In the name of Jesus. Biblia mówi, że słowo Pana przyszło do mnie, doszło mi słowo Pana. Prosty punkt modlitwy. Ojcze, otwórz moje uszy. Chcę słyszeć Twój głos. Chcę słyszeć, jak mówisz o mnie. Chcę słyszeć, jak Ty mnie kierujesz. Chcę słyszeć, jak Ty mnie prowadzisz. W snach i w wizjach, w takim wokalnym głosie, który słyszę, mów do mnie. Podnieś swoje ręce i się poproś Boga, żeby nie czekał, jeżeli chcesz słyszeć Boży głos. Mów się, poproś Boże, żeby mówił do Ciebie. Boże, mów do mnie, to the church, which we need to ask every time we gather, that we will hear the voice of God. Father, I don't want to come here and hear the voice of men. Speak to men. Speak to me. Guide me. I want to hear the voice. We cannot go shanty. Let God stand by your mama. Let God shanty. Let God shanty. Let God shanty. Let God shanty. The one that makes the way when there is no way. Arise!
children. Contend with them that contend. Let your children hear your voice. Let your children experience your power in this assembly. In the name of Jesus. We will pray the last prayer for you. He says, and the hand of the Lord was there upon me. I ręka Boża spoczęła na mnie. Lift up your right hand. Podnieś swoją rękę prawą. So, Father, wychodź Ojcze. Lift your hand. Niech Twoja ręka spocznie na Twoim życiu. Your hand of power. Your hand of power. Twoja ręka mocy. Your hand of provision. Twoja ręka powodzenia. Your hand of guidance. Twoja ręka prowadzenia. Niech Twoja potężna ręka spocznie na moim życiu. I w imię Jezusa. Połóż się ręce na swoje głowie i się Pani, niech Twoja wspaniała ręka spocznie na mnie, na mnie, na moje dzieci, na moich dzieciach, Pani, na moim pracy. Niech Twoja ręka mocy będzie być na moim życiu. Let your hand of power be upon this church. Let your hand of protection be upon our church. Be upon the women in this church. Be upon the men in the church. Be upon the children in the church. Father, let your hand of protection. Your hand of provision. Your hand of forgiveness. Your hand of healing. Let it rest upon us. Let women come upon my life. Let them be Into this building, the man that entered. Na imię było Tadeusz. His name is Tadeusz. Tadeusz wracał z pracy. He was walking, coming back from work. Zastanawiał się, co to za miejsce. And he was thinking, what is this place? I wszedł tutaj. And he came in. I mówi, wow. And he said, wow. I mówi, że kiedy się spotykamy? When are you meeting here? Because I wanted to come in. Więc zaprosiłem go w niedzielę na 10. So I invited him on Sunday, 10 o'clock. So please pray for this man that he will come on Sunday, 10 o'clock. And it's amazing because we were praying that for heaven to be open. Someone not believer is coming. Even when they are preaching in front of the church. Encouragement for us. Because we are part of this battle. But it's not our fight. Then what we have to do? We have to get dirty. And we cannot put mask on. But also spread this thing around. May God's glory be around us. I'm going back home.